pomiędzy Dzika z Dopływo a Wartą Międzychód. Witamy serdecznie. Powitanie zawodników. Dzisiaj gospodarze żółto-niebiesko, goście na czerwone, stroje w całości. Witamy serdecznie. Proszę Państwa, wywnioskowałem z losowanka. Rozpoczynają gospodarze i zapraszam serdecznie na mecz GKS Dopływo, Warta Międzychód, czwarta liga, grupa północna. I proszę o sportowy, kulturalny doping. Zapraszam. Dziękuję, proszę Państwa, kibiców dzisiaj na meczu. Witamy serdecznie i panie, i panów, jak również pana radnego Lewandowskiego. Proszę Państwa, Jarosław Krysiak, grający z bardzo niskim numerem 77, zdobywa bramkę i prowadzenie Warty Międzychód 1-0. I proszę Państwa, dosłownie to mówią minutka, dwie i Patryk Bordych wyrównuje 1-1 w tym meczu. Proszę Państwa, i w tym momencie pan Piotr Wasilewski zakończył pierwszą część spotkania. I proszę Państwa, druga część spotkania, jak powiedziałem, GKS Dopływo, Warta Międzychód. Yeah!
To proszę Państwa, Bartosz Nowak, bramka dla drużyny gości i prowadzenie 2-1 zespołu z Międzychodu. Proszę Państwa, Łukasz Wesołowski podwyższa na 3-1 dla gości. Proszę Państwa, w tym momencie pan Piotr Wasilewski zakończył spotkanie pomiędzy gospodarzami, czyli GKS Dopiewa, a Wartą Międzychód. Zwycięstwo gości 3-1 i przypomnę strzelców bramek. Jarosław Krysiak z karnego w 6 minucie, później wyrównanie Patryka Bordycha i później Bartosz Nowak i Łukasz Wesołowski. Karny wygrał. W przyszłym tygodniu pokażę.